100 lat niech żyją, żyją nam. Z kwiatków w ogrodzie mam pełną brodzie, ogrodnik jestem więc wzorowy. Róże czerwone, bratki piwo nie, lecz jeden z nich jest wyjątkowy. Mój ulubiony kaktus rośnie na balkonie. Hollachi, hollachi, holla ho. I nie jest on jak róża, i nie jest on jak jeż. Hollachi, hollachi, holla ho. Sokratiron, tak? Kabaret Sokratiron, to znaczy się ironia sokratyczna. Jeżeli przedzielimy ten wyraz, wychodzi ironia sokratyczna. No ja myślę, że pomysł jest przede wszystkim właśnie od Sokratesa samego, czyli jako człowieka, który wymyślił, powiedzmy, tą ironiczną rozmowę sokratejską. Podpowiedział nam to pan dr Helmut Iwa z Regionalnego Klubu Europejskiego Quo Vadis w Chorzowie, z którym bardzo chętnie i często współpracujemy. Cóż za wspaniała karta, cóż za piękne czasy przed panem! Sprawdźmy szybko, z kim ta miłość. Tu z brzegu, to. Zdradźcie. 10. Nie, 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 nie! Sprawdźmy szybko, do ilu zdrad się przyzna. Co mi się podoba w kabarecie? Jest to gra w innej konwencji. Ja od jakiegoś czasu też właśnie działam w teatrze, więc to było zupełnie coś innego, kontakt z publicznością. Jest to tak naprawdę zabawa na śmiesznie. My mamy mnóstwo wpadek i to jest fajne, mimo że jesteśmy kabaretem artystyczno-literackim, wpadki się zdarzają i to jest śmieszne, że jakoś zawsze... Zwłaszcza szczególnie jedno. Taki sketch, prawda? Mamy też taki sketch właśnie, wpadka. Także dużo się dzieje i przede wszystkim ekipa jest strasznie fajna, próby są śmieszne. Jest zupełnie inaczej, ten klimat taki właśnie, to, że mamy mnóstwo wyjazdów razem, dużo się dzieje. Mamy menadżera, który ogarnia tak naprawdę wyjazd i jest tego strasznie dużo, czasem jest ciężko to ogarnąć, ale to chyba to nas pcha do siebie, to, że jest fajnie. Zastanawią, zawsze będziesz wiedział, kaj, możesz nie chycić, zawsze by tam trzeba godać, co możesz robić, a potem się będziesz wiercił non stop. Bohega, to nie jest wszystko tak, jak ty byś chciała, no. To nie jest wszystko od razu takie proste. Może nie. Co ty mi sam fadzonisz tu? Grita mi go dała, jakie to jest proste, hopie! Właściwie konwencja naszego kabaretu pochodzi jeszcze z lat, bym powiedział, międzywojennych. I gdzie byśmy się najbardziej chcieli znaleźć? Chcielibyśmy się znaleźć we własnym lokalu, we własnym, że tak powiem, teatrze. Chcielibyśmy przywrócić taką modę na kabarety w konkretnych miejscach. Kabarety mające swoje siedziby, swoje teatry. Wiadomo, że na przykład jak się przychodziło do Quid pro Quo w Warszawie, to się przychodziło na Senatorską, prawda? To jest nasze marzenie, to chcielibyśmy osiągnąć tak naprawdę. Niekoniecznie zależy nam na jakichś powiedzmy występach na wielkich scenach teatralnych. Najbardziej zależy nam na właśnie własnym teatrze i to jest najważniejsze. Właśnie Dziadek, a propos tych doświadczeń, bo ja przychodzę do ciebie z takim pytaniem. No, jak to jest z tymi kobietami, Dziadek? Wytłumacz mi, bo ja do końca to nie wiem. Z kobietami, mój drogi, to jest pinczeć. A ty pierwsze cztery masz już za sobą. Ale jakie cztery? Po pierwsze, no, sentyment. Po drugie, temperament. Po trzecie, moment. A po czwarte, lament. Chcemy zaistnieć na pewno szerzej i mam taką nadzieję, że nam się to uda, bo bardzo chciałbym właśnie przywrócić klimat tamtych lat. Dziś u nas można zobaczyć na przykład rodzaj humoru żydowskiego, to znaczy szmonces, tego właściwie nie wiem, czy istnieje jakiś inny kabaret, który gra szmoncesy. Inny kabaret, który ma tutaj chór Sokratirona, chłopaki są bardzo zdolne, naprawdę, rewelacje, zdolni. Chłopcy są bardzo zdolni, może zaśpiewacie coś, nie? No, śpiewać to będziemy na występie, a chór powstał ponad rok temu. I od tego czasu sobie śpiewamy też właśnie piosenki o tematyce takiej międzywojennej. Całować usta twe, bo chciałabyś, a boisz się, bo chciałabyś, to boisz się, próbowałabyś, lecz zbroisz się i w ostatniej chwili strach. Mama nie pozwala.
nie bój się, mamy. Cel na najbliższe miesiące, lata to jest na pewno we wrześniu kolejna premiera. Program by się nazywał Rewia numer 3, konkurs cnoty. Natomiast no i dalej po prostu brnąć w tym samym kierunku. To stawiamy tutaj na rozwój. Jeszcze bardziej chcemy się otwierać, chcemy mieć jeszcze większy kontakt ze sceną. I chcemy się, tak jak już powiedziałam, dobrze bawić, bo tak jak mówię, kabaret to jest zabawa, to jest po prostu gra w innej konwencji i chyba tego się zaczniemy trzymać, bo o to chodzi.